Kurde, felek. Dekerta mi robią. Ha. W końcu się ta ulica doczekała remontu. Witam Państwa w ten ostatni piękny dzień. Miałem cienie iść, jeździć, ale jak zobaczyłem, że jutro burza jakaś, to stwierdziłem, że dzisiaj idę, ale jutro spauzuję. Pierwszy odbiór lecę do Maczka na Wadowicką. Ani na dziewczynę, bo do wypadku doprowadzisz. Kurde, chciałbym sobie w końcu te rękawiczki założyć, a co chwilę coś mi na drodze stoi. Przepraszam. Teraz pogubię te rękawiczki. Tyle narobię. Ostatnia szansa, bo tam potem już nierówności będą. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Tak, jestem delikatnie spóźniony. W ogóle mam wrażenie, jakbym czegoś zapomniał. Saszeta jest, pieniądz jest. Baterie do kamery są. Powerbank jest, telefon jest. Dobra, checklist zrobiony. Szkoda, że 2 km od domu. Kurde, czytałem w internecie, że dzisiaj jest ten przemarsz tych. No właśnie, jak to teraz nazwać, żeby nie obrazić? Bo to teraz trzeba uważać na słowa przy tych dolarach zielonych, żółtych, czerwonych. No, ci od tych związków jednopłciowych paradować mają po Krakowie, żeby się nie wbić w ten tłum, bo spowolnią mnie. Tęczowi. Skubana, jaka duża. To mój Tech Life i 8 jest malutki przy tym. Ja nie mam czasu, proszę Pani, na siedzenie. Proszę dawać to jedzenie, ja uciekam. Siądę, to ja sobie w domu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Odważnie. Panowie są zajęci. Aha, tam ktoś miał wypadek, dlatego ta policja stoi. Całe przednie koło skasowane. Patrzcie się. Masakra. Dawaj number. Następna klatka. Tutaj. Dobry. Dobry. Dzięki, do widzenia. 13 zeta. Jest następny. Z Ditla. Smaki Gruzji z Ditla. Zamówienie będzie gotowe za 34 minuty. Co? Ale że jak? Co, ja mam tam jechać i czekać 30 minut? Bo ja tam zajadę za 5.
Czy oni są poważni? No patrzcie, byście nie uwierzyli. Nie wiem, czy mam to od razu przepisać, czy jechać tam i przepisać po 5 minutach. No co, to za darmo jechać znowu? Ja to wiesz, od razu przepisuję. Przepisz zamówienie. Nie róbmy sobie żartów. Ale się tuką. Z Dajworu. Kornerek za 7, no. To rozumiem. Znacznie lepiej to wygląda. No, widzieliście srebrny plecak Ubera? Artystyczny. Już wiecie, czemu niektórzy w ciągu godziny potrafią dostarczyć 5 zamówień? Przydzielili mi pakietówkę. Czyli bierzemy 2 burgerki. Gdzie z tym jadę i za ile? Za 32 zł. Fiu, fiu. Toż to cały Kraków będę musiał objechać za takie pieniądze. Aż się boję popatrzeć gdzie. Jedno na rynek, a drugie do huty. To czas oczekiwania się wydłużył do 13 minut. Już jest 10, więc 15. Z 15 trzeba będzie poczekać. To tak se na chillku jadę. W ogóle sobie wrzucę pierwszy bieg. W ogóle to ja nie wiem, czy nie zdążę do domu skoczyć za potrzebą przed odbiorem. Że przejazdu nie ma, to jeszcze sobie stanie na awaryjnych. Trochę dłużej zajęło. Spoko. Dzięki. Ulica 300, myślałem, że lepiej będzie miastem, ale jak sama nawigacja prowadzi mnie nad Wisłą, to nie będę się sprzeciwiał. No kurde, minęło 50 minut, a ja mam dalej te 12 zł, dopiero tym na drobie. Będę miał 4-5, ale to mi spokojnie ponad pół godziny zajmie rozwiezienie tego. Co ja jeszcze dzisiaj nie zobaczę? Trabancik. Oni chyba razem są. Ja by się mówiłem, że są razem. Tam ich trochę dużo. Dobra, to ja się wbiję na planty. Mogę od razu w sumie tymi plantami przejechać.
Dzień dobry. Dzień dobry, to pana? Tak, jest. To jest to, proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. O, poczta miała strajkować dzisiaj chyba. Czasem warto przepuścić dla kontentu. Słuchaweczki. Na babcie nie trąb, bo zawału dostanie. Nie mogli tego światła tutaj bardziej na lewo zrobić, żeby jadąc tamto nie było ich widać. No dawaj, to światło by się zleje za chwilę. Kiedy mi się kamera wyłączyła nawet. Dostarczyłem tego burgera. No, przy dostawie właśnie mówiłem, że chyba jadę na jakieś boisko piłkarskie, bo na mapie dużo trawy. Zajeżdżam na miejsce, a tam piękne nowe osiedle. Tak dobrze szło. Ani raz nie przeklnąłem przez cały film. To mnie musiał jakiś zdenerwować. Znowu będzie ta pani, co mi chciała podtrzymać. Plecak. 8,85. Dziękuję. Ja dziękuję. Dzisiaj na szczęście mi działa tylko jedno wino. Na 29. O, jeszcze zielone wpadło. Na innej turze, że mu wrócił. To nie tu. Tutaj. Kurwa, nie ma 14. Ja. Dzień dobry. Dzięki, do widzenia. To nie było wino, tylko jagerek. Pawia. McDonald's plus jeden. Kurde, no nie chciałbym przepisywać już drugiego. No, ale nie mam wyjścia.
to jest zamknięte. Dzień dobry. Pan co, bo ja mam tutaj do mieszkania 8 dostawy, a tam też drzwi są zamknięte. Jak ja mam się dostać? Tędy. Aha, dobra, to dziękuję. Dobra, dzięki. Ramenik z Józefa. Gdzieś na Czyżyny. Aleja pokoju 81. Troszeczkę też cię kolego zapędził. Gościa sam minąłem na hulajnodze, nie odpuszcza. Trzeba mu trochę uciec. Bo byś mi na dupie siedział cały czas. Myślę, że tyle wystarczy. Chociaż na światłach mnie znowu dojdzie. Krucik do końca i w lewo. Odwaliłem. Tam był podjazd. Do widzenia, dziękuję. Dobra, jeszcze jedno i do domu. No i ta bateria pozwoli, bo coś mi ten port się chyba chrzani. Jakieś kłaczki się musiały dostać. Trzeba będzie sobie trochę igiełką podłubać. Misja na Pawła Napiastów. No co, niepoważne. Ja za pół godziny kończę robotę. No dobra, przepisuję trzecie. Trudno. Smogiskie na osiedle Przarcy. Dobra. Jeszcze customer. Dobra, pocałujcie misia w dupę. Jeżdżę w kółko koło domu przez 3 godziny, a zostało mi pół godziny do końca bloku i będzie mi wywalać, kurde, gdzieś pod ten, pod Batowice, chyba są niepoważni. Spadam do domu. 88 zł zarobione w 2,5 godziny. To nam daje 35 na godzinę. No i niech tak pozostanie. Ciekawe, czy bana nie wyłapie za te dzisiejsze przepisywania. No.
Jak ty żeś się tu kolego znalazł? Dobra, narka.